Najjutrzejsze warsztaty muszę spakować się już teraz, bo jutro pracuję jeszcze przed warsztatami, więc po warsztatach od razu lecę na zajęcia i pomyślałam, że jeżeli spakuję się dzisiaj, to zaoszczędzę trochę czasu. Przy okazji pokażę Wam, jaką walizkę kupiłam na rolki, na sprzęt. Lubię nosić dużo rzeczy. Gdy na przykład idę na zajęcia, to często nie biorę torebki, bo wolę mieć wszystko w walizce, więc to musi pomieścić moją kosmetyczkę, moje ubrania, moje rolki na całkiem długą rączkę. Cztery kółeczka. Również można ją poszerzać, w sensie, że można odpiąć zamek i ona troszeczkę się powiększa. Za zakup walizki mogłam też dobrać sobie darmowego pieska, więc wziąłam takiego w panterkę. Będę go nosić ze sobą. To będzie mój szczęśliwy piesek. Horacy. Wyglądasz na Horacego. Zaprezentowałam walizkę. Czas więc się spakować. Rolki na końcu, bo musimy z nimi jeszcze coś zrobić. W pierwszej kolejności kosmetyczka i muszę przejrzeć, co w niej jest, bo mam tendencję do zbierania gratu. Lusterko, klucze do łożysk i do stopera, mgiełka, odświeżacz do butów, to mogę jeszcze zaraz buty przed zajęciami popryskać, więc plastry, bo ostatnio było dużo otarć, teraz się tego raczej nie spodziewam, ale mimo wszystko wezmę. Skapsy, covery na buty, skarpetka, druga skarpetka. W sumie nie wnikam, czy noszę skarpetki do pary, czy nie, bo i tak ich nie widać. Pączek numer 1, pączek numer 2, druga para coverów. Mam wsówki, gumeczkę jak z włosów zdejmę, to też tutaj wrzucę jeszcze jutro. I to z kosmetyczki chyba wszystko. Następny spinner. Będzie może jakaś przerwa obiadowa, czy będzie chwila, żeby się pokręcić, to może się pokręcę. Mam nadzieję, że uda mi się porozciągać po rozgrzewce, będę cała fajnie. Jak będę fajnie rozgrzana, to będzie się jej fajnie rozciągało. Ochraniacz, może jeszcze wezmę drugi, zobaczę. Kakanka też może się przydać. Na sali pewnie będzie gorąco, więc jutro będę jeździć w krótkich spodenkach Nike. I mam też koszuleczkę Puma. To jest najzwyklejszy dezodorant, neutralizujący nieprzyjemne zapachy w bucie. Pryskam go do suchego buta. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że nie powinno się robić wszystkiego do mokrego. Zanim je schowam, wyjaśnię, do czego potrzebna jest mi taśma izolacyjna. Jak tutaj widzicie, są już niewielkie otarcia, mimo że naprawdę nie zdarza się prawie, żebym jeździła bez coverów na buty, to jednak czasami mi się suną, nie zauważę, wywalam też się bardzo dużo, więc się poobijają, a chcę, żeby ten but był ładny najdłużej jak się da, a minusem jego jest to, że jest zrobiony ze skóry. Więc całkiem łatwo się rysuje w porównaniu do Ice Flyów, które były zrobione z czegoś sztucznego. Przez wzgląd estetyczny zalepię je taśmą izolacyjną. Może widzieliście, że łyżwiarki nie tylko obklejają but taśmą izolacyjną, ale również tutaj sznurówki. A to dlatego, taka ciekawostka, że jeżeli skaczesz, jeżeli są ważne zawody, zdarzają się różne rzeczy, a ostatnią rzeczą, którą chcesz, to żeby na przykład sznurówki ci się zaplątały z jednego buta w drugi. Więc tutaj najlepiej to obkleić, zabezpieczyć haczyki, żeby był spokój. Więc ja obkleję po prostu but tutaj, gdzie najczęściej się nim... Wygląda to tak, wręcz idealnie się wszystko ułożyło. Rolki, reszta rzeczy, tu jeszcze wcisnę myślę, że wodę. No, jestem zadowolona. I widzimy się jutro. Po pierwszym dniu. No super, fantastycznie. Tak, jestem to prawda! Tak. Dzisiaj był dzień pierwszy, bardzo ogólny. Rozpoczęliśmy od rozgrzewki. Po rozgrzewce były zajęcia na rolkach i wrotkach. Było naprawdę sporo osób, więc zostaliśmy podzieleni na wrotki i rolki figurowe. Robiliśmy takie ogólne ćwiczenia, żeby instruktorzy mogli wyczaić,
na jakim poziomie jesteśmy, więc jeżeli ktoś dopiero zaczyna i że nawet ktoś jest bardziej zaawansowany, wszystko spoko, każdy może przyjść, bo potem i tak jesteśmy dzieleni na grupki. Ale mimo wszystko bardzo lubię wracać, to znaczy ja średnio lubię, ale wiem, że to jest ważne i potrzebne, żeby podstawy były dobre, więc nie narzekam. Dzisiaj się wywaliłam kilka razy przy okazji tego i owego, więc pokażę Wam, jak miewają się moje zaklejone buty. Miałam oczywiście covery, miałam dodatkowo to, więc tak, tutaj się nic nie stało. Tutaj ładnie taśma je ochroniła przy upadku, przed zarysowaniem. Dzisiaj zakleję ten czubek mocniej, ale jest super. Buty otworzę, żeby się ładnie wywietrzyły. I widzimy się jutro. Wczoraj zaszłam do H&M i wiedziałam wcześniej tego dnia, że Julka miała takie skarpetki z awokado i byłam w H&M-ie i zobaczyłam podobne. Nie wiem, czy są takie same, ale też takich zachciałam, więc to wszystko przez Julę. Moje skarpety na rolki są zawsze takie nudne, czas kupić coś fajnego. Jeżeli chodzi o ciuszki, zakładam dzisiaj te same spodenki co wczoraj, bardzo je lubię, są super wygodne i białą koszulkę. Falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring, and I'll jump right through. I used to. Moje rolki zostały skasowane przez pierwszego prezesa sportów wrotkarskich, więc nagrywam. Co robisz? Dziewczyny teraz ćwiczą kroki Riedbergerowe, co pomoże im zrobić potem Riedbergera. Instruktorka Paulina pokazuje co i jak. Dobra, zobaczmy co robią wrotki. Tu jeżdżą wrotki z instruktorką Agnieszką. Nagrałam. Dobra, dziewczyna, teraz wspomniana jest... Posłyszysz to? Słyszysz ten dźwięk? Super! Brawo! Super! Mamy dzisiaj dwa Riedbergery. Super, to już mamy... Trzy Riedbergery, mamy dwa flipy, czy trzy? Tu jeszcze jest flip. Wow! To jest trzeci. Mamy jednego. Drugi. Pięknie. Flipa skończyłeś? Jeju. Jakie to uczucie umieć na łyżwach, wrotkach i rolkach. Koniec dnia drugiego. Jak się podobał dzień drugi? Było dobrze. Zaczynamy rozgrzewkę dnia trzeciego. Ciężko dzisiaj. Teraz mamy 1,5 godziny jazdy wolnej. Dziewczyny ćwiczą układ, bo będą nam pokazywać.
więc jeszcze 1,5 godziny mamy jeżdżenia na